szalona. Cześć, mówi Marcin Miller, zespół Voice i zapraszam wszystkich do oglądania programu Disco Stacja w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17. Siema! Tak mija bajka, piękna jak tysiąc róż. Ty się śmiałaś zawsze, no i czemu? Słuchaj, czy masz tremę przed każdym występem? Mam tremę przed każdą kamerą, przed każdą lampką, która świeci się nad kamerą, a tym bardziej przed każdym koncertem. Ja wiem, że to jest nie do zaakceptowania przez media i na pewno ludzie, którzy to oglądają, powiedzą, że nie, że on żartuje albo nie wiem, albo mówi nieprawdę, ale tak jest. Mam tremę. Słuchaj, czy jesteś odporny na krytykę? Oj, tak. Ja już mam swoje lata. Ja 2 dni temu obchodziłem hucznie swoje, powiedzmy, 18 urodziny i tych urodzin już troszeczkę było i były czasy, kiedy media naprawdę jechały nie tylko po mnie, chodzi o to całe środowisko disco polo i człowiek w pewnym momencie po prostu już ma tego dość i potem jest taka cisza, teraz znowu jest głośno, znowu jest krytyka, ale naprawdę to już, ja jestem już tak odporniony, że w zasadzie nawet się tym nie przejmuję. No na pewno jest to przykre, jeśli obrażają również przy okazji twoją rodzinę, bliskich, no to jest takie nieprzyjemne. A jak jest taka konstruktywna krytyka, że coś robimy źle, coś trzeba poprawić, no to jest fajne. A jak ktoś gada po prostu tylko, że jestem burakiem, wieśniakiem i tyle, i na to go tylko stać, no to ja w ogóle się do tego nawet nie odnoszę i nawet tego nie słucham. Muzyka disco polo przez jakiś czas była w zastoju, nikt jej jakby nie widział, nie było jej w mediach. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem? Temat tabu i w zasadzie dużo można by tutaj na ten temat opowiadać, ale to jest proste jak wieloryby. Bo tym światem rządzi pieniądz, tak samo jest w show biznesie, tak samo jest w naszym środowisku. Niekoniecznie chodzi o disco polo, chodzi o ten cały przemysł muzyczny.
I to jest i tylko to. Ja już nie chcę się zagłębiać, że mam żal do kogoś, do jakiejś telewizji, czy nie wiem, do jakiejś konkretnej osoby. Nie, absolutnie. Ta muzyka była, jest i będzie lubiana, aczkolwiek nie będzie akceptowana niestety przez media, bo nawet ja rozmawiałem z pewnym dyrektorem pewnej dużej, prywatnej telewizji. On mi to wprost powiedział, że stary, u mnie w telewizji wszyscy ciebie słuchają, wszyscy cię znają, ale jest tak, że ja z tobą tutaj drinka wypiję, a na holu w telewizji, w gmachu telewizji ci ręki nie podam, będę się wstydził. No i powiedział mi prawdę, no bo tak jest, taka jest ludzka mentalność. Ty przyrzekałaś mi, miałeś spełnić skryte sny. Co zostało z tamtych dni, ciche wspomnienia, gorzkie łzy. Dziś nie zwróci mi już nikt tych straconych, cudnych dni. Ty odeszłaś nagle, świat pozostawiając w sercu żal. Wróć, o wróć, kochana, czy nie lepiej ja przecież wszystko wybaczyłem, co się wybaczyć da. Tak mi źle bez ciebie, czy ty o tym wiesz? A może dziś już nie pamiętasz, że bardzo kocham cię, kocham cię. Najwyższy już wrócić tu wśród życia burz, uspokoić życia sztorm, dać trochę słońca nowym dniom. Jaki jest podział ról w twoim zespole? Bo wiem, że tam jest parę osób, może mi o nich opowiesz. Znaczy zespół Boys obecnie to jest, można tak to śmiało nazwać, jest to boys band składający się z pięciu, no, facetów, nie powiem chłopaków, ale facetów. No ja od początku jestem w zespole, skład zespołu, wiadomo, przez te 20 lat zmieniał się, tam były perkusje, gitary różne i tak dalej. Teraz nie ma już nic, to jest tylko choreografia i śpiewanie. No i w zespole, oprócz mnie, no ja jestem tutaj akurat liderem i wokalistą, czyli układam tu większość utworów, jest mego pochodzenia, jestem autorem tekstów i muzyki. A oprócz mnie jeszcze jest czterech tancerzy, czyli Jan Cieniewicz, Andrzej Jabłoński, Konrad Dobrzyński i Marcin Dardziński. No i fajnie się zgadzamy prawie, no w zasadzie my to jesteśmy już rodzina, no bo jak gramy po 20 koncertów w miesiącu, no to spędzamy w samochodzie powiedzmy pół tygodnia w domu, więc naprawdę wiemy o sobie wszystko. Słuchaj, jak się dogadujecie w tym samochodzie, bo chyba ciężko, pięciu facetów. Plus kierowca, tak? Nie, nas pięciu jest i jakoś sobie radzimy. Czasami menadżer z nami jeździ, ale tak chcę coś tam podpatrzeć, czy się dobrze sprawujemy. Nie tańczysz z chłopakami. Z czym to się to wiąże? Czy już te dwa dni temu 39 lat, czy jak to jest? Jednak wie. Nie, kochanie, to jest tak, że mamy mnóstwo nowych piosenek teraz. I to nie można od tak wejść do studia choreograficznego i już dzisiaj nauczę się do pięciu piosenek układu. Nie, to trzeba szlifować. Ja jestem już starszym człowiekiem. Dla mnie na przykład, zanim ja się doszlifuję, to potrzebuję miesiąca. A niektóre układy to czasami w ogóle tańczę przez całe swoje życie sceniczne i chłopaki mówią, nie tak, tylko tak, a ja już tak się przyczyniłem i tak będzie. No i trudno.